Witaj wszystkim, z tej strony Weronika Jelek i dzisiaj przedstawiam Wam odcinek o fryzurach na Wigilię. Będę podawać takie najprostsze przykłady, które możecie sobie uczesać z Waszych włosów we Wigilię. Także nie przedłużam i zaczynamy. Jezu, tu fryzura mi się robi jak u moskotowiaka. Loki. Przy takich długich włosach możemy pokombinować z lokami. W sumie przy krótszych też i takich bardzo krótkich w sumie też możemy je pokręcić. I fajnie wtedy zaczesać. Przy dłuższych włosach możemy dużo kombinować, ale loki zawsze wyglądają fajnie po prostu. Wiadomo, że proste włosy też fajnie wyglądają, ale loki to już się tak kojarzy bardziej, że jest właśnie jakieś święto albo po prostu bardzo ważny dzień. Więc tutaj loki będą na pewno dobrym pomysłem. Oczywiście loki nie pasują każdemu, ale tak podaję tylko przykład. Spięte włosy. Różnego rodzaju koki, na pewno nie warkocze. Moim zdaniem warkocze to są takie fryzury, które można robić sobie na co dzień. Chyba, że z tych warkoczy zrobić później koka. To tak. Ale chodzi mi o same dobierane. Moim zdaniem raczej nie. Jeśli wy tak zrobicie, to jest ok. Ja bym na przykład tak się nie uczestała na Wigilię. Moim zdaniem już lepiej zrobić proste włosy albo właśnie sobie zrobić koczka. Po prostu. Całkowicie rozpuszczone włosy, tylko ze spiętą grzywką. I chyba ja wezmę taką opcję, ponieważ ja bardzo lubię sobie tutaj spinać tą grzywkę, bo tutaj najbardziej nam się przetłuszczają te włosy, więc jeśli sobie je zepniemy, to aż tak bardzo to się nie rzuca w oczy wtedy. I na pewno będzie to też fajnie wyglądać i będzie coś innego niż zazwyczaj nosicie, jeśli nosicie cały czas właśnie rozpuszczone włosy. Przy krótkich fryzurach, ale takich bardzo krótkich, nawet na chłopaka, to może być trochę ciężej, jeśli chodzi o na przykład loki albo wyprostowanie włosów. Więc tutaj po prostu musimy pokombinować z innym ułożeniem, na przykład na prawą stronę, na lewą stronę, albo na prawą stronę, albo przytyłek prosto. Albo po prostu inaczej zrobić, na przykład lokówką sobie pokręcić. Tutaj po prostu musimy już mieć jakby pomysł. Ja muszę widzieć też te włosy, żeby Wam podpowiedzieć, ale tutaj niestety... Też tutaj będziecie widzieć w niektórych miejscach jakieś propozycje właśnie na krótkie fryzury, albo na tamte fryzury, które opowiadałam. No... Żeby nie było u facetów, też zaznaczę, może być na przykład żel na włosy i po prostu też inne ułożenie. Jeśli chłopacy mają dłuższe włosy, to po prostu można je spiąć w kucyka, albo w kiteczkę, albo też pokręcić, jeśli ktoś ma takie życzenie. Okej, takim akcentem kończymy ten odcinek, był on krótki, jak też mówiłam, przez... Ten ostatni tydzień już będą króciutkie odcinki, musicie mi wybaczyć, ale jesteśmy już tak blisko świąt, już tak mało czasu zostało. Jezu, już nie mogę doczekać. Także do jutra i bajo!